Cześć wszystkim! Dzisiaj wreszcie jest kolejny odcinek. Testujemy sobie jakiś tam owoc, a jakimś tam owocem jest coś takiego jak kaki. Także zapraszam, zaczynamy! No okej, dobra, i co to jest kaki, tak? Kaki, czyli hurma, szaron, persymona, hebanowiec. Generalnie jest to drzewo ze strefy międzyzwrotnikowej i sobie produkuje takie właśnie owoce. No i właśnie tak one wyglądają sobie. Co najlepsze, tak trochę do pomidora według mnie są podobne. I tak samo w sumie jak pomidor są jagodą pod kątem typu owocu. Te drzewa całe, na których sobie rośnie kaki, one dopiero tak mniej więcej po 7-8 latach wzrostu osiągają taką możliwość, że produkują właśnie te owoce. A, no i wiecie, taka słaba informacja pod kątem tego owocu jest taka, że jeśli zjemy tego dużo, czyli mniej więcej, nie wiem, z pół kilo, to coś takiego się robi nam w żołądku, jak powstają jakieś takie związki chemiczne, które nazywają się bezoarami. Bezoary, tak? No i to jest słabe, bo jakieś tam polimery się tworzą, tego typu rzeczy i można nawet sobie umrzeć, jedząc tego dużo. Także średnio z umiarem, ale... No, także wiecie, tak to wygląda. Generalnie krajami, które produkują coś takiego, to są Chiny, Japonia, Korea, Izrael, Brazylia, Włochy też, także można bardziej w takim ciepłym klimacie spotkać te owoce. Mamy dwa owoce, także wam pokażę może tak wzdłuż, jak on wygląda, a drugi w poprzek, nie? Bo tam może do ozdoby jakieś się nadaje, czy do czegoś. Tak, żeby było wiadomo mniej więcej z czym to się je, jak to wygląda, no i czy smakuje, zaraz test. To pierwszy leci sobie, może ten taki bardziej pomarańczowy. Tego w poprzek zrobimy. Sprawdźmy, co to jest w ogóle. O kurde, patrzcie. To wygląda jak pomidor, mniej więcej. Tylko, że nie ma pestek i nie ma tej takiej wody w sobie, nie? To jest taki fajny, bardziej taki mięsisty, tak to nazwijmy. Dobra. Zaraz wzdłuż, tak? Ale ja już się domyślam, jak to będzie wzdłuż wyglądało, ale dobra, przekroimy następnego tak. No i ten sobie leci wzdłuż. O, jest bardziej twardy, bo jest bardziej żółty, z tego co widzę. Jeszcze tak może trochę średnio w środku wygląda. No to wiecie, no z supermarketu wszystko, nie? Że to już nic się nie przewidzi trochę. Zobaczmy, jak to w ogóle smakuje. Nie wiem, tego żółtego jakoś tak mi średnio przychodzi na myśl, żeby go jeść. Może ten pomarańczowy, bo wygląda super. To podobno trzeba sobie ukroić, bez skóry jeść, tak? Tylko sobie ukroić taki kawałek. A zresztą, dobra. Ja go może zjem sobie jak takiego, nie wiem, mini arbuza. No tak. O kurde, powiem wam. Ja bym to porównał do konsystencja i ten miąższ, to tak jak taka polska śliwka mirabelka, coś w ten deseń. Czyli jest takie rozciapane lekko. Jest mega słodkim owocem, tak z tego co tutaj sobie jem i czuję. I patrzę jeszcze bardziej. No słodki, super. Ciekawe, jakby na tym nalewka jakaś wyszła, czy coś takiego, bo myślę, że super. No super. Ten jest fajny, słodki. No po prostu słodki, soczysty, taki lekko miodowy smak. Konsystencja śliwka mirabelka. Trochę może z jakąś nektarynką połączona, coś takiego. A tak naprawdę nie pachnie niczym, wiecie? Nie pachnie niczym, takim... No niczym, czymś słodkim i tyle. Teraz jakaś taka promocja była w ogóle, ja to, wiecie gdzie ja to kupiłem? W takim jednym, żeby nie reklamować tak, ze znanych supermarketów na literę L albo E. Zależy jak to kto wymawia sobie tą nazwę. Kosztował mniej więcej, taka jedna sztuka kosztowała coś koło 2 zł, złoty 49 czy złoty 89. Naprawdę polecam. W tej mojej takiej skali, jeśli ktoś oglądał te wcześniejsze filmy, a myślę, że dwie, trzy osoby się takie znajdą, nie? Nie, no więcej może. To
tak od 1 do 10, nie, jak ja to oceniam, to tak myślę sobie, że spokojnie mogę dać 7. A dlatego 7, bo nie są to moje super smaki, bo ja lubię trochę wytrawne, trochę pikantne, trochę słodkie. A tu jest tylko słodkie, nie? Więc taka 7, przyzwoita 7 będzie. No dobra, czyli co? Kolejny odcinek mamy za nami. Myślę, że było spoko. Takie w miarę coś tam kupiłem, co się nadaje pod kamerę i w miarę fajnie wygląda. Też mnie trochę ujęła cena, tak? No bo wiadomo, bo to jakaś tam promocja super była na ten owoc. Dzięki w ogóle za obejrzenie tego filmu. Kolejne filmy niebawem. Wiem, że dużo osób mi pisało, że o czemu nie ma filmów i jak to w ogóle, że tutaj już tam ileś tam z 30 coś parę filmów było, nie? Nagle nic nie nagrywasz, co się dzieje w ogóle, żyjesz, nie żyjesz, umarłeś, tam różne jakieś takie akcje. Ale powiem wam tak, no średnio mam kiedy, ale akurat dzisiaj mam. Także jak znajdę takie dni, w których akurat będę miał, to będą filmy kolejne. Najlepsza metoda na to, żebym dodawał filmy, jest jaka? Subskrypcje, lajki, no i komentarze, przede wszystkim komentarze, bo ja lubię czytać te wszystkie komentarze. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!